Siemano mordeczki, witajcie w dzisiejszym vlogasku. O, troszeczkę tutaj wieje. Zadajecie pytanie, co z Lanosem? Otóż ci, którzy oglądają wszystkie vlogi, no to wiedzą, że Lanos został sprzedany jakiś czas temu. Ale słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić maszynę, którą zastąpiłem Lanosa. I myślę, że pod każdym względem będzie to lepszy slipper łamany na zapierdzielator. Słuchajcie. Zamieniłem Lanosa na Golfa 2 1.3 benzyna. Zobaczcie, taki golfik. Totalny zwykły golf. Dwudrzwiowy. Kompletnie standardowy. Słuchajcie, kupiłem niedokończony projekt. Zanim opowiem wam więcej, pokażę wam, co jest pod maską. Najpierw pokażę, co jest pod maską, potem powiem więcej. Uwaga, otwieram maskę. Uwaga. Nie przestraszcie się. Jeśli macie dzieci, niech odejdą w tej chwili od telewizora. Patrzcie. 1.8 turbo BAM. Dlaczego nie przestraszcie się? Dlatego, ponieważ jest to niedokończony projekt. No i z tą świadomością też nabyłem to auto, że jest to fura do skończenia. Od czego się w ogóle zaczęło? Od czego się zaczęło w ogóle myślenie na temat Golfa 2? Wiecie co? Z Lanosem był jeden problem. Był jeden malutki problem. Lanos mógłby mieć 300 koni, mógłby mieć 500 koni, mógłby mieć 600 koni, 1000 koni. Problem z Lanosem jest taki, że niestety Lanos jest Lanosem. I wiecie, zrobienie tuningu Lanosa, czyli podniesienie mocy, kurde, co ja będę mówił, przecież tamten Lanos był przebudowany od A do Z, od podstaw. To zawieszenie, hamulce, wszystko było przerobione, łącznie z silnikiem i tak dalej. I zrobienie takiego Lanosa, tak naprawdę to było takie krótkie, o fajnie, takie wiecie, to było tak jakby upośledzone dziecko zrobiło coś fajnego i wszyscy poklepali je po plecach, powiedzieli, o fajnie, no to idź już sobie stąd. To tak samo właśnie było z Lanosem. Fajnie, fajnie, każdy powiedział, że o fajny Lanos i tyle. W ogóle ten samochód nie budził sobą żadnych emocji i nie był też w żaden sposób kultowy. Stąd też myślę o tym, żeby się go pozbyć, żeby coś bardziej rozwojowego zrobić. Nie myślałem o Golfie na początku, tylko że u Adrian Tune akurat się przewinęło kilka takich Golfów. I szczerze mówiąc, napatrzyłem się i już to takie ziarenko gdzieś tam w tych odmętach tego umysłu zostało zasiane i chcąc jeszcze na domiar tego wszystkiego, tego złego, pojawiło się ogłoszenie w internecie. Taki oto Golf 2 1.8 Turbo BAM i uwaga, Quattro. Tak, mamy tutaj przeswapowany, kompletny układ napędowy z Audi TT, czyli mamy sześciobiegową skrzynię manualną, z tyłu mamy wsadzony Haldex i mówię wam, to jeszcze nie jest sprawne, bo to jest projekt zaczęty. Kupiłem go też, muszę przyznać, w bardzo małych pieniądzach, bo tak naprawdę ten samochód, kilkanaście tysięcy za niego zapłaciłem i to jest naprawdę tylko cena gratów. To jest tylko cena gratów plus cena w miarę zdrowego Golfa 2. Także mam zamiar pociągnąć ten projekt do końca, zrobić z tego autka taką perełkę, takiego zapierdzielacza i ładnego slipera, bo ten samochód, jak zauważyliście przed chwilą, on z zewnątrz nie zdradza za wiele, co tutaj się kryje pod maską. Także takie są moje plany, zaraz powiem wam więcej, ale najpierw odpalimy go, przejedziemy się, wjadę też na, akurat teraz mam wolny tylko kanał, także wjadę nim na kanał, pokażę wam co nieco, jak to wygląda od spodu, jakie są problemy, jakie mam plany tutaj dalej na dokończenie tego samochodu. Zapraszam do oglądania dalszej części materiału.
Słuchajcie, jak wspomniałem, jest to cały układ napędowy oraz instalacja elektryczna przeswapowana żywcem z tetetki. I patrzcie tutaj, taki na dzień dobry wita nas taki widok i to są zegary. Tutaj jakieś elementy instalacji elektrycznej. I prawdę mówiąc, ta instalacja elektryczna to jest pierwsza rzecz, która wymaga ingerencji w tym samochodzie. Bo wygląda to tak. Nie będę komentował, wygląda to strasznie, no po prostu to jest nieskończone. Nie chcę też, wiecie, tutaj skomleć, że to jest jakoś źle zrobione, bo po prostu ja wiedziałem, że to kupuję w takim stanie i nie kupiłem tego jako, wiecie, zrobione samochód na igłę, tylko po prostu kupiłem to jako projekt do skończenia, także byłem świadomy tego, że to wymaga wkładu. Po prostu trzeba zrobić z tym porządek i tyle. Patrzcie teraz na to, zegary. Oczywiście zbędne elementy zostały zasłonięte. Dobra, patrzcie, odpala nawet maszyna. On pracuje bezproblemowo, naprawdę. W tej chwili Haldex jest wyłączony, ponieważ nie jest skonfigurowany i mam zewnętrzny kontroler do tego Haldexa, także będziemy jeździć ośką na razie. Przejadę się, zatankuję może trochę paliwa i pojadę na myjnię, umyję go, żeby był trochę czystszy, a wy popatrzcie sobie, jak ta maszyna jedzie. Gorąco jest. Umyłem trochę bydlaka. Możecie zobaczyć, że nie jest też taki brzydki ten Golf. Chociaż w niektórych miejscach przydałyby się zaproweczki. Powiem wam, że to jest szatan. Naprawdę, to jest taki szatan, mimo że tu jest seria jeszcze. Znaczy, seryjny BAM ma 225 koni. Ten Golf waży około 900 kg. Więc wyobraźcie sobie, jak to musi latać. To jest strach. To jeszcze nic nie jest zrobione, jak słyszycie, coś piszczy, coś zgrzyta. Naprawdę masa pracy mnie jeszcze czeka w tym projekcie i doprowadzania go do ładu. Ale baza to jest obłęd po prostu. I przede wszystkim Golf jest kultowy. Ludzie zwracają na niego uwagę z daleka, już nawet nie wiedząc, że tu jest jakiś silnik, że coś jest pomodzone, po prostu to Golf dwójka. Klasior, po prostu klasior. Ale to 1.8 turbo, jaki on ma moment już od samego dołu. Trzeci bieg.
muszę trzymać kamerę. Dobra, wjeżdżam do warsztatu, wskakuję na kanał i pokażę wam co nieco od spodu, pod kątem takim mechanicznym, co tu jest porobione. No i porozmawiamy sobie troszeczkę na temat tego, co jeszcze tutaj trzeba w tym sprzęcie zrobić, żeby zrobić z niego już takiego naprawdę od A do Z sliperka fajnego. Ale najpierw muszę skoczyć po coś do jedzenia, ale już muszę jakimś samochodem, który ma uchwyt na kubek zamontowany chociaż. Pojechałem po jedzenie, mam taki worek tutaj. Worek mam taki ze śmieciami, takim, bo to śmieciowe jedzenie. To tutaj mam trochę, zaraz wygrzebię. Mam trochę jedzenia, to zjem i zaraz nagrywam wam dalej filmik. Wtoczyłem się na kanał do laboratorium, ponieważ podnośniki jak zawsze są pozajmowane. Słuchajcie, z czym mamy tu do czynienia? Jest to Golf 2, 3-drzwiowy, rocznik 91, więc mamy tutaj 30-letniego Golfa. Przyjrzyjcie się, tak wygląda ten Golfik. Nie ma defektów jakichś tutaj mocnych, blacharskich, generalnie jest zdrowy. Maksymalnie źle wyglądają tylko te drzwi ze względu na taką rdzę. Tak poza tym wszystko jest naprawdę zdrowiuśkie. Patrzcie tutaj, zresztą zaraz pod spód wejdę, to wam pokażę. Na tylnej klapie tutaj jest taki burchel, ale tak poza tym jest to naprawdę fajny, zdrowy Golf. Teraz tak, środek jak wygląda. Ej, nie ma dociągów. Tak wygląda wnętrze. No wnętrze na pewno jest do przerobienia. No i tutaj, no najgorzej wygląda instalacja elektryczna, która po prostu się prosi o odbudowę, przerobienie. Tu na pewno część tych rzeczy trzeba wywalić. Już otwieram maskę. O, poszło. No i patrzcie, tutaj wskaźniki od tetetki żywcem przełożone. Wybierak też żywcem przełożony. Wskaźnik do ładowania też tak na partyzanta, można powiedzieć, zamontowany. Przyjrzymy się, co jest pod maską. Mówię wam, nie przestraszcie się, bo jest to projekt do dokończenia. Także nie wygląda to pięknie. No ale duża część rzeczy, że tak powiem, jest zrobiona. Inaczej, komplet części do tego projektu zawiera się już w samochodzie. No może nie komplet, bo wiadomo, że niektóre rzeczy trzeba nie przerobić. No takie na przykład, jak tutaj mamy takie smaczki, że wiecie, ten filtr paliwa tak tutaj leży, opiera się gdzieś tam o napinacze. No na pewno wizualnie też można tutaj dużo poprawić. Ale patrzcie, że została przeswapowana w pompa ESP. No tutaj to pomijam, co nie? To wszystko, niestety, ta instalacja elektryczna, to jest wszystko do wywalenia. Będę szukał po prostu kogoś, kto to zrobi, bo tutaj moje miejscowe ziomeczki to niestety mają terminy zabójcze, także może ktoś z was zajmuje się elektryką, ma ochotę coś takiego zrobić, to może się dogadamy. Może się dogadamy. Już wam pokazuję dół, jak to wygląda. Bo ja od razu nie będę wam ukrywał. Dla mnie robienie elektryki to jest totalnie, to jest nie moja bajka. Także wolę to zlecić komuś, kto się na tym zna, kto się tym zajmuje. I tyle. No, ja sobie ogarnę tematy mechaniczne od A do Z, ale elektrykę niestety muszę komuś zlecić. Dobra, patrzcie. Wygląda całkiem ładnie ten samochód. Tutaj patrzcie, jakiś ten pas przedni, to wszystko. Wiecie, to wszystko się trzyma kupy. Hehe, kupy. Powiedziałem słowo kupa. Dobra. Patrzcie, tu z spodu silnik jak wygląda. Nie ma kompresora klimatyzacji. Przydałaby się klima, co nie? Tak to tutaj wygląda.
osłony, opaski na osłonę przy głowie brakuje. No ale to jest wszystko, patrzcie, to jest wszystko do rozebrania, co nie? Taka zwrotnica, zaciski, wahacze. Widać, że to było malowane, ale to było malowane ze spraya. To należałoby pomalować proszkowo, już zrobić to. Zrobić to raz na 100 lat, żeby już było. Skrzynia biegów jest sześciobiegowa, no tak jak silnik została przeswapowana. Tutaj mamy przekładnię kątową, no i wyprowadzony napęd na tył. Tutaj mamy rurę wydechową, jest tutaj układ wydechowy przelotowy z jednym tłumikiem. Zaraz Wam pokażę, ale najpierw tak. Tutaj blacha, patrzcie. Tu jest wszystko ok, no. Widać, że było spawane, coś tam było robione. Ale umówmy się, trzyma się to wszystko kupy. Tak samo tutaj. Podłoga jest w porząsiu. Tutaj te podłużnice też widać, że było to wycięte i wspawane. I w sumie bardzo dobrze. O tutaj patrzcie, nawet ta instalacja elektryczna opiera się o wał napędowy. Także takie tematy trzeba by popoprawiać tutaj w tym samochodzie. Ech, ten wydech też należałoby trochę przerobić, puścić go trochę wyżej. Tą podporę wału bym trochę przerobił, żeby tu zrobić miejsce na ten wydech. Co dalej tutaj mamy? Ogólnie silnik spoko, teraz samochód ponad miesiąc stał. Odpalił to nawet dymka nie było, także zdrowa jednostka. Taka do odświeżenia, wiadomo, pokrywa zaworów do zdjęcia, do zweryfikowania, co tam się dzieje i tak dalej. Teraz tak, tył, patrzcie. Tył to jest Golf Synchro, z tego co wiem. Czekajcie, Synchro. Golf Country chyba tylko miał. Golf Country miał takie zawieszenie. I tu z tego Golfa jest zawias. Do tego wpasowany Haldex z tetetki. Patrzcie. Jak to śmiesznie jest zrobione. Tutaj rura wydechowa puszczona sobie, puszczona górą. Kawałek kolanka hydraulicznego. Tutaj to z migomatu poszło. Tu też chyba z migomatu. Takie wiecie, do kosmetycznych poprawek wszystko. No i też tak pomalowane jakąś srebrzanką. Na dobrą sprawę można to zostawić, powiem Wam szczerze, ale lepiej byłoby chyba to rozebrać i proszkowo pomalować. Generalnie, aha, kontroler tutaj jest do wstawienia. Mam kontroler, bo dostałem od właściciela tego Golfa. Dostałem kontroler z Mika, także to zastąpi jakiekolwiek tutaj niuanse związane ze sterowaniem tym Haldexem. Gdzie można sobie z pokrętełka regulować, ile ma być przekazywane na tylną oś. I co więcej, i myślę, że będzie bardzo fajny samochodzik. Przede wszystkim taki Golfik, no to jest auto, to jest autko kultowe, ja wychodzę z tego założenia. No niestety, lanosik, ile w lanosika by się nie włożyło pieniędzy, to zawsze będzie lanos. I zawsze będzie traktowany jako taki troszeczkę drogowy retard. No a Golfik to jednak Golfik, słuchajcie. Golfik to jest samochodzik kultowy. W ogóle jednym z moich pierwszych samochodów w życiu to była Jetta MK2, czyli taki Golf. I dużo kilometrów zrobiłem taką Jettą. I miałem ich kilka sztuk. Moja pierwsza Jetta dwójka to był w ogóle 1.6 diesel wolnossący. Taki totalnie dziurawy, zgniły. Pierwszy samochód taki własny. Potem miałem Jetta już 1.8 benzynę. Taką na full wypasie. Tak, miała szyby na korbkę, ale była 1.8 z gazem. To był prawdziwy potwór, naprawdę. Uwierzcie mi, Jetta dwójka 1.8 z gazem. To był po prostu, to była petarda. Na drodze ten samochód robił cuda. Ja pamiętam, że z tą Jettą się tak zżyłem i tak dobrze się jeździło. Ja po prostu pasowałem do tego samochodu. Wsiadałem, jechałem. No po prostu auto bardzo bliskie memu sercu. No a teraz taki Golf. To jest po prostu... Uwierzcie mi, to jest rzeźnik. To jest rzeźnik.
tym samochodem jechałem ponad 200 na godzinę już, to jak to przyspiesza, to jest obłęd. I no tutaj tak będę się odnosił trochę do tego Lanosa, którego ostatnio budowałem. No 1.8 turbo, to nie ma nawet porównania. Słuchajcie, ten silnik, on tutaj bez żadnych map, bez żadnego strojenia, on dysponuje tak potężnym momentem obrotowym już z dołu, że ten samochód jest elastyczny, zbiera się po prostu, zbiera się jak szalony. Także nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać dalszych prac nad tym projektem. No i pewnie będę robił Wam odcineczki, jak będę w nim dłubał, już może w końcu uda mi się trochę wyjść na prostą, także pewnie tutaj w laboratorium na tym stanowisku będę sobie z tym golfikiem działał. Oczywiście pod kątem tematów takich czysto mechanicznych, bo do tej elektryki, o której wspomniałem, będę musiał kogoś zatrudnić. No i pewnie pokażę Wam relacje z niektórych prac. No i oczywiście pewnie Adriana tutaj zaangażuje do podniesienia mocy. Adrian już mówił, już podawał receptę tutaj do 390 na... Zaraz, ile on mi mówił? 390? Na 290 koni, co trzeba zrobić. I z tego co wiem, to wystarczy wymienić turbinę i wtryski. Ale zobaczymy, czy będziemy tą turbinę zmieniać, czy nie. Najpierw trzeba go zrobić elektrycznie, zawieszeniowo, tak żeby to jeździło, i zrobić napęd, żeby trochę tym samochodem pojeździć, rozjeździć go, zobaczyć co tu będzie się z nim działo. No i zrobić porządek pod maską, no bo tak jak to wygląda, no to jest dramat. To jest dramat w tej chwili, szczerze mówiąc, jak mi jeżdżę, to trochę się boję, że on zaraz spłonie, ten samochód. Także trzeba będzie tutaj troszeczkę to poogarnąć. Dobra, cóż, to chyba wszystko w tym odcineczku. Macie taką zajawkę, taki fajny projekcik, który tutaj Chris powoli będzie dłubał. I tyle. Jeszcze taki mały update. O ile nie było tego info w innych odcinkach, bo już się gubię w tym, co ja nagrywam, kiedy nagrywam, to patrzcie, to Mercedes. Tutaj mam klamoty z Mercedesa. Tutaj mam trochę nowych klamotów do Mercedesa. Sam Mercedes jest u Krzyśka. Krzysiek działa z blacharką, a ja już powoli tutaj działam. Patrzcie, nawet mam ocynkowane. To Toczek Motorsport mi cynkował. Także powoli działam nad Mercedesem. To macie takie info. I tyle. Pewnie jak coś się z Mietkiem ruszy poważniej, to dam Wam znać. Boże, Krzysiek coś nagra z prac nad Mercedesem, także też będzie mi bardzo miło, fajnie obejrzeć, co on tam sobie działa. Dzięki za oglądanie, to wszystko w tym odcineczku. I narka!